Czy to czyni mnie youtuberem teraz? Cześć, jeżeli nie masz pojęcia, kim jestem, miło mi Cię poznać, nazywam się Dawid Mielimonka, jestem youtuberem, najgorszym vlogerem być może w Polsce, ale dziś nie o tym. Dziś o tym, że nagrywam ekskluzywnie tylko i wyłącznie tym, dokładnie oto aparatem, czyli Canonem M50. Mam go już od 5 miesięcy, więc myślę, że w tym czasie już zdążyliśmy się dość dobrze poznać. Dziś chcę Wam powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowałem się w ogóle na tą kamerę i dlaczego nie zamierzam jej zmieniać, bo ta kamera jest niesamowita do tego, do czego ja ją osobiście wykorzystuję i potrzebuję. A jak widzicie, mam wałek malarski w ręce, mały po mały, ale już powoli kończę malować babci pokój. Prosiła mnie o to, a jak wiecie, prawdziwy Polak na urlopie zawsze robi jakiś remont. Tak więc przyjrzyjmy się kilku podstawowym ustawieniom nagrywania oczywiście. Nagrywa w 4K w 24 klatkach, 1080 w 24, 30 i 60 klatkach i 720 w 60 i 120 klatkach. Akurat podaję Wam te liczby i numery, gdyż nagrywam w systemie NTSC. Mamy oczywiście obracany ekran, wejście na mikrofon zewnętrzny, co jest bardzo fajną opcją i posiada również legendarny już autofocus Dual Pixel. Jest to oczywiście lekka lustrzanka APS-C z wizjerem elektronicznym. Oczywiście każdy z Was zna specyfikację lub może sobie zobaczyć w internecie, dzisiaj to nie jest żaden problem. Ale ja Wam chcę przekazać typowo takie doświadczenia użytkownika, taki user experience co do tej kamery. Oczywiście nie jest to najlepsza kamera na rynku, ale dla moich zastosowań YouTube'owych czy do nagrań rodzinnych w zupełności ona wystarczy. No, więc polećmy sobie najpierw po wadach. Jest lekka, czasem aż za lekka, gdy robisz wideo tak zwany z ręki. Trzeba ją dobrze wyczuć, żeby nie było, wiecie, takiego czegoś. Jakiegoś trzęsienia niepotrzebnego i tak dalej. Dla osób z dużymi dłońmi może też stanowić pewien problem, gdyż ma bardzo małe przyciski, co wynika z tego, że jest dosyć kompaktowym aparatem. Posiada co prawda 4K, ale tylko w 25 kratkach, oczywiście na kropie 2,5, czyli jeszcze większym niż standardowo. I autofokus jest tutaj kompletnie bezużyteczny. 120 klatek na sekundę brzmi fajnie, niestety tylko w 720p oraz oczywiście słabo sobie radzi w dość ciemnych warunkach oświetleniowych. Niektórym może przeszkadzać też fakt, że jest dość ograniczony wybór obiektywów w tym systemie EFM, chociaż Sigma wypuściła dedykowane trio do tego aparatu, to jest 16, 30 i 56 mm. Mam nadzieję, że kiedyś wpadną w moje ręce, bo już nie mogę się doczekać i one są wszystkie ze światłem 1.4, więc naprawdę jasny obiektyw. Słuchajcie, może Wam się wydawać, że strasznie narzekam na tego mojego Canona M50 i jestem zły z zakupu, ale nic bardziej mylnego. Ta kamera jest genialna, o czym przekonacie się za chwilę. Thank you.
Mówiłem, że ma małe przyciski, ale nie jest tak źle. Wszystko oczywiście możesz ustawić na dotykowym odwracanym ekranie, a sama zmiana ustawień jest banalnie prosta. Na pewno każdy z Was da sobie z tym radę. Można oczywiście też dokupić specjalną klatkę dla tego Canona M50, tak zwany Small Ring, który dodaje trochę ciężaru do temu aparatowi i powiększa go optycznie, a dalej jesteś w stanie kontrolować wszystko za pomocą jednego palca, na guzikach czy oczywiście z ekranu dotykowego. Jestem wdzięczny też za przejrzyste menu, które dodatkowo możesz sobie łatwo spersonalizować. To jest po prostu genialna sprawa. Możesz sobie dodać do swojego menu wszystko, czego najbardziej potrzebujesz i będzie to w jednym miejscu. Nie będziesz musiał szukać tego ustawienia po całym menu, tylko masz to wszystko w jednym miejscu. To jest po prostu genialne, super rzecz. I wreszcie przyszedł czas na legendarny już kanonowski Dual Pixel Autofocus, który jest po prostu genialny. Mam teraz, właśnie widzę na ekranie, że mam ustawione śledzenie na twarz. Nawet jak wyskoczę z kadru i z powrotem wracam, od razu widzę to na ekranie. Od razu łapie mi moją twarz. Śledzi moją twarz. Wy tego nie możecie zobaczyć oczywiście, ale uwierzcie mi, że tak jest. Oczywiście manual focus też daje radę, posiada focus picking. Można sobie ustawić na co tylko chcesz, przybliżasz 10-krotnie i po prostu on oddalasz i jest. To, na co ustawiłeś, po prostu jest to ostre. Wiele innych droższych kamer albo innych kamer nie posiada takiego rozwiązania, co jest super sprawą. Najbardziej podoba mi się to w tej kamerze, że po prostu, że ją mam. Że mogę uczyć się filmowania dzięki tej kamerze. To właśnie podoba mi się w tej kamerze najbardziej, że możesz wejść w świat filmowania nie wydając nie wiadomo jakichś astronomicznych kwot, a sama kamera pozwala na bardzo dużo już. Nawet z tym kitowym obiektywem, który akurat posiadam, nie mam niestety innego, pozwala na bardzo dużo. Dzięki niej możesz się skupić tylko i wyłącznie na filmowaniu. Więc wracamy do pytania z tytułu, czy ta kamera jest wystarczająco dobra do tworzenia kontentu. Jestem w 100% przekonany, że jak najbardziej. Ona jest po prostu świetna. Praktycznie cały mój kanał jest tworzony dzięki tej kamerze i tylko tej kamerze. Na początku nagrywałem trochę telefonem, ale potem zaopatrzyłem się właśnie w tego Canona. Dzięki niej już stworzyłem kilkanaście filmów, które możecie sobie zobaczyć. Chcę tworzyć kanał tylko o tej kamerze i dzięki tej kamerze, ponieważ na naszym polskim YouTubie nie ma zbytnio dużo poradników dotyczących tej kamery, dokładnie tej kamery. Jest parę recenzji, między innymi Jordana Komana, którego serdecznie pozdrawiam. Dzięki niemu właśnie kupiłem tą kamerę, bo zobaczyłem recenzję u niego na kanale. A mi właśnie chodzi o to, że każdy kto miał tą kamerę, miał ją na chwilę i potem przesiadał się na coś większego, a nie tworzył kontentu tylko dzięki tej kamerze. Mam wrażenie, że nie wycisnął z niej 100%, które ona oferuje. Jeśli Wam ten film się oczywiście podobał, to zachęcam do zostawienia jakiegoś komentarza, lajka pod tym filmem, by mógł on trafić do innych osób, które możliwe, że też używają akurat tego Canona i chciałyby się czegoś dowiedzieć. Nie wiem, czy to wideo było komukolwiek pomocne, ale jeśli było, to oczywiście rozważcie subskrypcję. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Yo!